społeczeństwu dać. My nie mamy takiej możliwości, żeby no, społeczeństwo organizować w inny sposób, jak taki, jak przez internet, że oni będą z nami interaktywnie współpracowali. My rzucimy, prawda, pewne hasła, oni będą mogli do nas pisać. Zbieramy te opinie, segregujemy je, no, część zostaje, część nie, no i w ten sposób się zaczyna budować. No dobrze. Słuchajcie, jesteśmy bardzo krótko ze sobą i w ogóle ta organizacja. Ja myślę, że tutaj hasło Zbyszek rzucił przemysł, że ten. Ja myślę, że pierwsze nasze działanie to musi być działaniem społeczeństwa. A jak wejdziemy już trochę w społeczeństwo, wejdziemy, oczywiście nie zażegnywać się programu. Bo program idzie swoją drogą, a walka o społeczeństwo, o ludzi jest drugą naszą albo pierwszą naszą nadrzędną sprawą. My nic nie zrobimy, jeżeli będziemy działać w szóstkę, w dziesiątkę, w dwunastkę. To być nas miliony. Tak, nas muszą być miliony. I to, co Zbyszek mówi, to, co Rysiek mówi, jest ważne, żeby pokazywać nas, nasze dzieło i to. I pierwsze hasło, które wywołał Tadek, co my chcemy dopiero nas, co my chcemy zrobić i tym podobnie. Program nasz działania, przemysłu wszystkiego, jest otwarty, jest bardzo, bardzo niewygodny dla państwa naszego i dla narodu, ale jest wygodny dla nas, bo my tutaj nie możemy powiedzieć, że zajmiemy się przemysłem, rolnictwem, wszystkim. Nasze hasło zajmujemy się całym... Obroną interesu narodu polskiego. Od gradobicia do sprzedaży majątku narodowego i tym podobnie. To ludzie złapią, bo mówią, o ktoś w końcu o nas myśli. Ktoś o nas myśli. I na bazie tego jednoczenia społeczeństwa ludzi, my musimy jak gdyby zrobić szczyt naszego programu, do którego zaprosimy wszystkich ludzi, którzy interesują się przebudową Polski. Bo my nie możemy powiedzieć, że my coś zrobimy. My musimy przebudować. Słuchajcie, nic nie jest do końca... Dobrze, tylko żebyśmy tam jakoś się nie nakręcali. Mówisz o celu, a tu jest o środkach. Ja. Nie, to są pierwsze rzeczy. Dobrze, tylko cel musimy tak pokazać społeczeństwu, żeby to społeczeństwo ten program nasz złapało. Program będzie się... złapią, jak będą go sami realizować. Ludzie mają bardzo dużo pomysłów. No to ja mówię, a będą go realizować, jak będą z nami. Jak ich pozyskamy. Jeżeli zobaczą, że to wrzucamy ich tam pomysły tak. do tego. No. Tu nie można zapomnieć o jednym i o drugim. Cały czas walczymy o władzę duszy, jak to się mówi. No tak, ale wiesz, to trzeba robić w taki sposób, żeby ci ludzie, którzy będą na przykład patrzyli na ekranie na naszą zakładkę, żeby oni mogli aktywnie w tym uczestniczyć. Tak, Zbysiu, to ja to akceptuję. Bo to jest ważne. Bo inaczej nie ma. A kto będzie aktywnie uczestniczył w tym? No niestety nie ludzie z naszego pokolenia, tak. Tylko ludzie młodzi, bo oni potrafią się tym posługiwać. I teraz do nich musimy mówić takim językiem, jaki oni chcą usłyszeć. A ja się nie bardzo tutaj jest czuję mocny, prawda, bo jestem wyobcowany. W związku z tym ich oni mówią. Jak oni będą komunikowali się z nami, to oni będą narzucali swój styl działania. I w porządku. To, co ty mówisz, jest bardzo dobre. Tak, my musimy dawać osnowy i przywołać społeczeństwo. Społeczeństwo będą 60-latki, 50, 40, ale i będą 18, 20-latki. To ja to widzę. I jeżeli my tych ludzi przyciągniemy i oni zaczną pulsować do nas swoimi pomysłami, swoimi jak to się mówi, dążeniami. No. To będzie dążenie. Tylko ci ludzie młodzi, niektórzy też nie za bardzo wiedzą, jak wchodzić w to masło, kiedy oni niektórych rzeczy nie znają.
I tu jest po to Rysiek, po to jest Zbyszek, po to jest... No tak, ale wiesz, to jest... Trzeba im pokazać, to jest ręka, a wy jesteście palcami. Jeżeli będziemy przymykać tą dłoń tak, to my byka za rogi złapiemy. A jeżeli będziemy tak tylko palce trzymać, to nie będzie byka. No dobrze, ale teraz... Jest ja, wam mówię tylko ogólnie. Bo żeby nie zacząć... Dobrze, ale zawsze trzeba być do konkretu. Konkret jest taki, że musi powstać zakładka. Na tej zakładce muszą być wszystkie dane... Ale musi, dobra, ale ja nie jestem dalej. Tylko żebyśmy czegoś nie zgubili po drodze i na tej zakładce, i na naszym działaniu, dobrze, i na naszym ale mowy. Teraz, żeby to było żywe, to tam trzeba zrobić w tej zakładce coś takiego, że musi być jakiś taki zbiór, gdzie ci ludzie się wypowiadają. I tam muszą być te opinie notowane. Bo oni muszą wiedzieć, że jak on wyśle, to my nie będziemy, tylko jest. Ale obok tego, my musimy robić syntezę tego, co oni tam napisali. Czyli patrzymy, że co oni tam pisali, mamy swoje poglądy i syntezujemy. I mówimy, no program to z tego, co tutaj wy mówicie i tak dalej, to wynika to, 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 a my to widzimy tak, zobaczcie, że to jest spójne. I dyskusja. Cały czas, żeby dyskutować, bo inaczej to się nie przyciągnie tych ludzi. Żeby to weszło w związku z tym w każdym dziale powinno być tak. Wtedy to się może stać potężnym narzędziem, jeżeli chwyci, prawda? Bo będzie wtedy mówił, no jest taki portal, jest tutaj taka i taka rozmowa, jest taki, takie zgrupowanie ludzi, którzy czegoś tam chcą, dyskutują, pracują nad tym i coś z tego może będzie. To jest nasze. To jest nasze i w interesie to działa. Poprzez właśnie jak gdyby pozyskiwanie ludzi poprzez ich aktywność i naszą wiedzę. Nowy portal. Jest ten nowy ekran. No właśnie, była ta zakładka. No dobrze, ja w ciągu tam kilku dni taką zakładkę stworzę. Ja myślę, że mimo wszystko trzeba dać te artykuły zapowiadające i tak dalej, te wszystkie szczegóły. Ale potem my musimy przedstawić przynajmniej taki wstępny, zarysie, że może zarysie. Program, tylko skrót, powiedzmy nie, na przykład wartości, które nas łączą. Potem za tym musi iść powiedzieć, tak, nie, trzeba powiedzieć jasno, że my chcemy dyskutować ten program. Z tymi, którzy będą. Proszę? Ja, mi się wydaje, że jeżeli zostanie tak całkowicie na żywo i powiemy, że wybudujcie ten program. Nie, wy te przesyłajcie informacje. To proszę, jest zbiór, każdy może wiedzieć, że te informacje nie są wysłane, są. My je czytamy, jest ktoś, kto to prowadzi i z tego przecież tam będą sprzeczne przecież. Informacje wchodzi, no będą takie do siebie, inne. Tu chodzi o to, żeby ci ludzie, którzy będą chcieli z nami konwersować, żeby oni się poczuli, że oni też mają jakiś tam wkład, ale oczywiście my czytając to mówimy, no dobrze, no i linia hidrologiczna jest taka, to, z tego wypośrodkowania jest taki program, czy oni tak będzie tak, jak my chcemy, tylko my chcemy, żeby ci ludzie poczuli, że oni nie są przedmiotowo traktowani, tylko podmiotowo. Że oni mają na to wpływ. O, i wtedy to będzie popularne. Bo młodzi ludzie, ja jestem Benfer, to się zna. Ludzie nie lubią, jak się narzuca coś. A. Oni muszą w tym. Jak on poczuje, że on ma jakiś tam wpływ na to. Trzeba podprowadzić. To on będzie to w tym zaangażowany. Natomiast jak myślimy, ty masz tak robić, to my. A boję się, że jesteś. Mogę ja. Ale musimy przedstawić chyba jakiś nasz punkt widzenia. W sensie. Jakie są te działy właśnie, które chcemy dyskutować? No więc ja myślę tak, pierwsze jest gospodarka, potem gospodarka szeroko rozumiana, rolnictwo, przemysł, tak dalej, to wszystko, gospodarka. No dobrze, ale czy gospodarka, a na przykład handel to jest gospodarka? Tak. A transport? Też, wszystko też, jest gospodarka. To jest wszystko gospodarka, ale w gospodarce damy działy. Może pan bardzo. Takie. One będą się rozszerzały, bo tam tych działów może być bardzo dużo. Tak samo na przykład bezpieczeństwo. I znowuż działy. Bo to jest szeroko rozumiane, prawda? Wewnętrzne, zewnętrzne, polityka zagraniczna, znowuż działy. I wtedy jak na takich, prawda, jeżeli by tam byśmy zdobyli ludzi, którzy no, w każdym dziale jest po 5-10, którzy chcą z nami dyskutować, to my zaczynamy pisać program, taki jak my chcemy pisać, ale z ich udziałem. To zaczyna być żywe. Oni nie muszą Nie mogą zginąć się nam. No nie, no bo, ale oni muszą wiedzieć, że... To też jest metoda budowania społeczności. Nauka, no to tak. No przecież to, i teraz my... Gospodarkę to szczególnie od razu, jak tam działy, bo gospodarka... No nie, no gospodarka i tam będą działy.
transport, przemysł, handel. 12 tych jak 12. Energetyka, no tak, to wszystko jest gospodarka. Tylko że trzeba główne, prawda? I tam ktoś wejdzie w gospodarce, no i mam tutaj takie, takie działy. I tam będą ludzie, którzy jak będą ci internauci, prawda, z nami korespondowali, to będą ich nazwiska, jak będą chcieli, czy tam ich te pseudonimy, tak dalej. Oni będą się odpowiadali, a my będziemy pisali. My będziemy pisali, prawda, nie on. Oni go, trzeba zrobić tak, że oni mogą wysłać, ale nie mogą nam tam mieszać. To teraz jak, generalnie panowie, o co mi chodzi? W programie, który stworzymy, nie może być raz paść słowo, że my będziemy żyć reformowani. Bo to wszystko, co się stało, nie nadaje się do reformy. To znaczy do zaorania to się nadaje, a gdzie jest za bardzo zachwaszczone, to trzeba wypalić ogniem, nie? To jest pierwsze. Po drugie, w każdym dziale tej, czy będziemy o gospodarce, o czym mówili, to na końcu musi być konkluzja, a co z tego będzie miał pan Kowalski, czy jego miska będzie bardziej pełna, czy będzie mniej pełna po wprowadzeniu naszego programu. W każdym razie, żeby to nie było powieści, tylko będzie tak, a ty będziesz miał z tego to, prawda? I tak to musi być sformułowany ten program. Bezwzględnie my musimy ten program napisać, ale bezwzględnie sytuacja, nie możemy tego napisać w ten sposób, że damy ten wstęp, damy zasady ideowe, damy władzę, zespół organizacyjny i powiemy, budujemy program, ale chcemy, żebyście wy zbudowali. Ta podstawa, ta skała musi być nasza i dalej rozwijamy ten program z nimi, ale ta osnowa, te główne zasady programowe mają być nasze. My mamy program, to do nas warto przyjść. Jak my nie mamy nic, tylko chcemy budować, żeby i zbudujemy razem, to nie zbudujemy. Oddolnych ruchów żadnych nie ma, to są bajki. Można symulować i udawać, że tworzymy ruch oddolny i tak mówić, ale jak nie będzie góry, to żadnego oddolnego ruchu nie będzie, czy w programie, czy w czym innym. Ja przygotowałem tu z Wieckiem pewne, przygotowałem pewne tutaj jak gdyby projekty wstępu do programu, nie programu, tylko wstępu. Pierwsze to taki ogólny, to nie tylko o gospodarce, on traktuje o wszystkim, ale taki musi być traktujący o wszystkim, a później przejść można do konkretów. To każdy może sobie przeczytać i uważam po jakim dołożeniu tam spraw, które pominąłem, a są bardzo ważne, należałoby to wpisać na stronę. Bo to traktuje o wszystkim, a zarazem otwiera jak gdyby drogę do budowy programu w poszczególnych branżach. To się czyta 9 minut. To powinno być nie dłużej niż na 9 minut. Na 10, no ostatecznie. Statystyki powiedzą, że powyżej 3 stron to nigdy 99% społeczeństwa nie czyta. Tak, tak, to musi szybko czytać i ludzie muszą wiedzieć, że coś z tego będą mieli. A to zaraz potem dam następny, który z Mietkiem opracowaliśmy. To teraz było, czy kiedyś tam? Proszę? Teraz, czy kiedyś tam? Co? To ten program. Ten program był kiedyś. Jeszcze jak gdyby pewne, że mieliśmy część jego, poznasz część jego zawartości, ale czasy się zmienił, BRD był lata początek 90. to później został zastąpiony, przyszła Unia i tak dalej, inne zagrożenia, prawda? Dla mnie były inne zagrożenia, bo teraz są inne, także nowelizowane było. Teraz są inne, ale ludzie ci sami. Tak, inne zagrożenia, to ludzie ci sami, ale inne zagrożenia całkowicie. Tak się składa, może ja coś powiem w tej chwili, korzystając, że panowie oglądają, czytają te 9 minut. Tak się składa, że jestem lekarzem i chętnie zajmę się sprawami służby zdrowia i dziennikarzem społecznym, czyli sprawami mediów szeroko rozumianych. Mogę się pochwalić sukcesem życia, że na film, który ostatnio nakręciłem, jest ponad 1 000 000 wejść. Bardzo dobry film, polecam się zapoznać. Jest to wszystkich nas sukces. I jeszcze, bo za chwilę zakończę to wejście,
Jest w tej chwili 6 czerwca, tak, 2013 roku. Jesteśmy w siedzibie Nowego Ekranu i filmujemy zebranie Ruchu Społecznego Porozumienie Narodowe. Zespół programowy. Zespół programowy, jest pan Bartolt, pan, mógłby się pan przedstawić? Pan Sławomir, prezes Opara i panowie. Prezes Ryszard Opara, Ryśki do fajne chłopaki, tak jest. Można prosić o przedstawienie się? Zbyszek Wrzesiński. Pan Wrzesiński i jeszcze pan? Mieczysław Pawlak. Mieczysław Pawlak, a dla telewizji Nowego Ekranu program realizuje Eugeniusz Sendecki.